Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na kanale Czytam, bo lubię i zapraszam na film, w którym porozmawiamy sobie o kobietach. O kobietach dawniej, teraz i w przyszłości. Mam przed sobą kilka książek. Część z nich to książki biograficzne. Mam jedną książkę beletrystyczną, nie mogłam znaleźć słowa, oraz reportaż. Także zaczynamy od reportażu. Reportaż ma tytuł Posełki. 8 pierwszych kobiet. I opowiada, nie ta ręka, 8 pierwszych kobiet, czyli posełki. Jest to reportaż Olgi Wiechnik, który opowiada o 8 pierwszych kobietach, które zasiadły w polskim parlamencie. Jak wiemy, Polki zdobyły prawa wyborcze w 1919 roku, minęło już ponad 100 lat. I kiedy zdobyły prawa wyborcze, pierwsze z nich dostały się do parlamentu. Z początku były traktowane jak posłowie gorszej kategorii. Trochę się z nich wyśmiewano, traktowano je z przymrużeniem oka, uznawano, że sprawy, które poruszają, nie są zbyt ważne w sytuacji, kiedy trzeba odbudować cały kraj po rozbiorach. A co najbardziej je interesowało? Otóż prawa kobiet oraz dzieci. Prawdopodobnie możecie nie wiedzieć o tym, lub też wiecie, ale ja nie wiedziałam, że w tamtych czasach kobieta nie miała prawa podejmować pracy zarobkowej bez zgody męża. A jeżeli już taką podjęła, to nie mogła rozporządzać swoim majątkiem i tym, który wniosła do domu razem z posagiem i tym, który zdobyła swoją pracą zawodową. Po rozwodzie kobiety traciły prawa do dzieci. Było wiele takich spraw, które były bardzo pilne, które należało rozwiązać jak najszybciej, ponieważ prawo było przestarzałe. I tym właśnie, między innymi, zajmowały się pierwsze posłanki. Ta książka skupia się na jednej z nich. Jest to Zofia Moraczewska, żona późniejszego premiera. Moraczewska przewija nam się tutaj praktycznie przez całą książkę. Pozostałe 7 pań pojawia się sporadycznie. O Moraczewskiej wiadomo najwięcej, być może dlatego, że zachowało się najwięcej materiałów na jej temat, być może dlatego, że ona przeżyła 2 wojny światowe, przeżyła swojego męża, przeżyła swoje dzieci, żyła naprawdę bardzo długo i bardzo długo była działaczką. Pozostałe kobiety również plasują się mniej więcej po tej samej stronie barykady politycznej, czyli bardziej z lewej strony, tylko nieliczne były bardziej prawicowe. I one wszystkie jednym głosem opowiadały się za wzmocnieniem praw kobiet. Bardzo ciekawa książka, która kończy się takim akcentem, który sprawił, że miałam ciarki, kiedy go czytałam. Kończy się otóż testamentem Moraczewskiej, który napisała, wydrukowała i rozesłała do różnych kobiet, który opowiada o tym, jakie sprawy jeszcze są do załatwienia w kwestii praw kobiet. Było to pisane wiele, wiele lat temu, ale tak naprawdę wszystko się wydaje bardzo współczesne. Naprawdę. Bardzo. To było dla mnie jak uderzenie między oczy, że mimo tego, że o prawa kobiet walczy się od 100 lat z okładem, to nie wywalczono tak naprawdę zbyt wiele. Kolejna książka, o której chcę Wam powiedzieć, muszę znaleźć karteczkę, ponieważ nie mam jej fizycznie, gdyż wysłuchałam jej na audiobooku. Jest to książka pod tytułem Niewidzialne kobiety. Jak dane tworzą świat skrojony pod mężczyzn? Autorką jest Caroline Oriando Perez. I ta książka opowiada o tym, tak jak sam tytuł wskazuje, że nasz współczesny świat wymyślony jest dla mężczyzn i przez mężczyzn. I ona podaje mnóstwo przykładów z codziennego życia, które udowadniają, że jej teza ma jak najbardziej przełożenie na rzeczywistość. Otóż zapewne nie mieliście takiej świadomości, ponieważ niewiele osób się tym interesuje, ale na przykład testy zderzeniowe samochodów przeprowadzone są przy użyciu manekinów, które mają budowę mężczyzny. W związku z tym samochody przystosowane są do tego, aby chronić mężczyzn. Kobiety zbudowane anatomicznie są nieco inaczej. Są zazwyczaj niższe, drobniejsze. Organy w związku z tym znajdują się w nieco innych miejscach. Natomiast tylko w niewielkim procencie przypadków bada się
odporność na zderzenie samochodów przy użyciu manekinów stworzonych przez kobiety. W związku z tym ma to przełożenie na bezpieczeństwo kobiet kierowców. Druga rzecz, która również jest bardzo zastanawiająca i na pewno spotkaliście się z tym, oglądając jakikolwiek atlas anatomiczny. Otóż większość atlasów anatomicznych, podręczników do nauki medycyny dla przyszłych lekarzy, opiera się na schematach ciała człowieka, czyli mężczyzny. Zazwyczaj o kobietach się nie uczą. Na mężczyznach także bada się większość leków, większość dawek. Więc to, co ona tam pisze, otwiera nam oczy na naszą współczesność, na naszą rzeczywistość. Na to, że jako kobiety jesteśmy zazwyczaj pomijane także w takich sprawach dotyczących naszego zdrowia i bezpieczeństwa. Tych przykładów, które autorka podaje w książce, jest wiele, wiele więcej. Polecam Wam tę książkę, bo to jest taka książka z kategorii otwierających oczy. Jeżeli chodzi o prawa kobiet, o prawa mniejszości, o prawa słabszych, to w walce o nie zasłużyła się bardzo mocno amerykańska prawniczka, druga w historii sędzia Sądu Najwyższego, Ruth Bader Ginsburg, którą widzimy na okładce. Książka nazywa się Moimi słowami. Ja kiedyś o niej wspominałam w jednym z filmów. Teraz już jestem po lekturze, więc mogę powiedzieć coś więcej. Otóż ta książka składa się z przemów, ze zdań odrębnych, z wykładów, z artykułów napisanych przez właśnie tę prawniczkę. I one w wielu przypadkach właśnie dotyczą jej walki o prawa osób pokrzywdzonych przez prawo ze względu na swoją płeć, nie zawsze ze względu na to, że są kobietą. Były także przypadki tego, że na przykład mężczyźnie odmówiono jakichś tam świadczeń, dlatego że świadczenia te należały się tylko kobietom. I ona właśnie w swojej pracy bardzo skupiała się na tym, aby wszyscy ludzie byli równi wobec prawa. Ta książka, oprócz tego, że zawiera jej wypowiedzi, ma także krótkie teksty napisane przez autorki tego zbioru, w których one wyjaśniają tło tych zdarzeń i wyjaśniają sytuację polityczną w kraju, kiedy się właśnie to działo. Jest to także książka o tym, jak być człowiekiem tolerancyjnym. Otóż Ruth Bader Ginsburg była osobą, która bardzo często znajdowała się w mniejszości w Sądzie Najwyższym, ale nigdy pod żadnym pozorem nie wypowiadała się źle na temat osób, na temat sędziów, mających zdanie przeciwne, mających przeciwne poglądy. Raczej swoją postawą, swoim zachowaniem, swoją argumentacją, swoją znajomością prawa starała się otworzyć oczy osobom, które stały po drugiej stronie barykady. I uwaga, często jej się udawało. Ona także żyła w przyjaźni z sędziami, którzy zajmowali stanowisko przeciwne do jej poglądów. Prywatnie przyjaźnili się i bardzo szanowali. Książka o tolerancji, książka o tym, jak mądrze prawnicy mogą przysłużyć się równości w kraju. Kolejna kobieta, o której chciałam wspomnieć, napisała autobiografię. Jest to Vedrana Rudan, chorwacka pisarka, urodzona w byłej Jugosławii. Jest to autorka książek, także dziennikarka. Ona miała programy radiowe, telewizyjne, pisała do gazet. Postać bardzo znana w Chorwacji. Znana także dlatego, że kontrowersyjna. To jest kobieta, która nie przebiera w słowach, która nawet w swojej biografii nie hamuje się przy użyciu wulgaryzmów na przykład. Pisze jak jest, pisze jak było, ponieważ jest to jej autobiografia. Pisze o swojej rodzinie, ale także sporo tutaj możemy się dowiedzieć o okresie wojny w Jugosławii oraz okresie przemian, kiedy ludzie pochodzący wcześniej z jednego kraju nagle stawali się dla siebie wrogami, musieli udowodnić, że mogą należeć do tego społeczeństwa, które zostało stworzone po wojnie na Bałkanach. Mnie się bardzo podobała ta książka. Ja lubię książki o kobietach, które są silne, które wiedzą, czego chcą, które potrafią walczyć o siebie, o swoją przyszłość, o swoją rodzinę. I taka właśnie jest Vedrana Rudan. Bardzo Wam polecam
tę autobiografię, bo jest to coś nietuzinkowego, naprawdę coś innego. To nie jest jej hagiografia. Ona jest krytyczna w stosunku do siebie, podobnie jak jest krytyczna w stosunku do innych. I teraz przechodzimy do Kobiet w przyszłości. Jest to powieść, krótka historia ruchu Petry Hulowej, czeskiej pisarki. Powieść, która opowiada o prawdopodobnie niezbyt odległych czasach w przyszłości, kiedy kobiety utworzyły pewien ruch. Ruch, który ma na celu naprawę mężczyzn. Z czego będą ich leczyć i naprawiać kobiety? Otóż z tego, aby nie traktowali kobiet w sposób instrumentalny, jako obiektów seksualnych. Z tej książki dowiadujemy się o instytucjach, które mają na celu naprawę mężczyzn. Taki mężczyzna zostaje tam umieszczony albo na prośbę żony, albo też jest wzięty z łapanki, kiedy przedstawicielki tego ruchu dowiadują się, że coś jest nie w porządku z jego zachowaniem w stosunku do kobiet, koleżanek z pracy, czy też do własnej rodziny. I ci mężczyźni, będąc w tym ośrodku, poddawani są rozmaitym próbom, muszą przechodzić ileś tam stopni wtajemniczenia i na końcu zdać egzamin. Oczywiście jest to książka, którą można nazwać absurdalną, groteskową. Chwilami jest dość obrzydliwa, kiedy opisują różne próby, którym poddawani są mężczyźni w tym ośrodku. Ale główna bohaterka tej książki, ta, która opowiada nam tę historię, historię ruchu, to osoba bardzo zaangażowana w swoją pracę, ale mamy pewne podejrzenia, że ona widzi trochę szerzej tę całą sytuację. Nie będę Wam więcej zdradzała. Zachęcam Was do przeczytania tej książki, która chwilami jest zabawna, a chwilami daje nam naprawdę dużo do myślenia. Także jest to krótka historia ruchu Petry Hulowej. I to by było na tyle. Więcej książek na ten temat na razie nie znalazłam, nie przeczytałam. Mam nadzieję, że zachęciłam Was do lektury którejś z nich. Dajcie mi znać, czy już czytaliście może któreś z tych książek i czy podzielacie moje zdanie, czy też może macie zupełnie inne przemyślenia na jej temat. Do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Pa, 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 pa.